Cześć, dzień dobry, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku z serii ćwiczeń EFT, technik wolności emocjonalnej. Dzisiejsze ćwiczenie uszyłam na miarę obecnego momentu. Wiele osób, z którymi pracuję, opowiada o tym, co się w nich wydarza w kontekście wojny w Ukrainie. To czas kryzysu w nas. To czas otwierania się różnych uśpionych, stłumionych emocji, traum rodowych, tych, które przeżyli nasi przodkowie, tych, które są zapisane w nas, doświadczeń, które my mieliśmy na linii własnego życia. Zapraszam Cię dzisiaj do ćwiczenia o poczuciu winy, kiedy mi się wiedzie. Pracując z Wami, często zauważam, jak bardzo pracuje ta kwestia w nas. A zatem przygotuj sobie wygodne miejsce, usiądź wygodnie. Weź głęboki oddech. Możesz zamknąć oczy. Opukuj punkt karate i opukując powtarzaj na głos. Mimo że mam poczucie winy, że ludzie w Ukrainie teraz cierpią, a w moim życiu jest dobrze, to kocham siebie taką, jaka jestem. Mimo że trudno mi się cieszyć życiem, bo niewinni ludzie teraz cierpią i giną. I obwiniam siebie, kiedy mogę się cieszyć swoim życiem. To teraz akceptuję wszystko to, co jest we mnie. Mimo że trudno mi cieszyć się wszystkim tym, co mam. Trudno mi żyć w obfitości i pomnażać dobro i obfitość. Bo mam poczucie, że to niesprawiedliwe i że mi nie wolno. Gdzieś w głębi nie chcę dobra, chcę cierpienia i biedy. Bo myślę, że dzięki temu będę zasługiwała na życie na ziemi i że w taki sposób pomagam innym. To teraz kocham i akceptuję siebie w pełni. Brew, mam poczucie winy. Bok oka, że ludzie w Ukrainie teraz cierpią. Pod okiem, a w moim życiu jest dobrze. Pod nosem, trudno mi się teraz cieszyć życiem. Broda i obwiniam siebie. Obojczyk, jak ja po prostu tak mogę teraz cieszyć się życiem. Kiedy inni ludzie niewinni cierpią. Głowa, trudno mi się w tym wszystkim odnaleźć. Brew, trudno mi żyć w obfitości i pomnażać to, co mam. Bok oka, trudno mi się cieszyć życiem i wyrażać radość. Pod okiem mam głębokie przekonanie, że to niesprawiedliwe i że mi nie wolno. Pod nosem, skoro teraz inni ludzie zmagają się z biedą i z cierpieniem. Broda, gdzieś w głębi mnie, chce dla siebie biedy i cierpienia.
obojczyk, bo mam głębokie przekonanie, pod pacho, że mnożąc biedę i cierpienie, pomagam w takim sposób innym i zasługuję na życie. Głowa, ten brak przyzwolenia na zasługiwanie. Brew, widzę to moje poczucie winy. Bok oka, widzę mój smutek. Pod okiem widzę mój brak przyzwolenia na zasługiwanie. Pod nosem widzę moje przywiązanie do cierpienia. Broda, widzę moją wewnętrzną walkę. Obojczyk, widzę mój lęk przed karą za dobre życie. Pod pachą widzę mój brak przyzwolenia, głowa, na radowanie się z tego, co mam. Brew, widzę nierówność na tym świecie. Bok oka uznaję, że nie mam wpływu na to, co jest poza mną. Pod okiem uznaję, że każdy ma swój los. Pod nosem uznaję, że każdy ma swoją drogę. Broda patrzy na mój los. Obojczyk przyjmuje mój los. Pod pachą biorę go takim, jakie jest. Głowa z wszystkim, co zawiera. Brew w pełni. Bok oka w prawdzie. Pod okiem z jego cieniami i blaskami. Pod nosem w całości. Broda przyjmuje to, co jest teraz mi darowane. Obojczyk przestaje obwiniać się za to, czym obdarza mnie życie. Pod pachą pozwalam sobie na wdzięczność. Głowa za wszystko. Brew z każdej komórki mojego ciała, bok oka, uwalniam to przekonanie. Pod okiem, że jestem dobra i szlachetna i że wspieram cierpiących. Pod nosem, wtedy kiedy sama cierpię i żyję w braku. Broda, każdą komórkę mojego ciała. Obojczyk wypełniam miłością i wdzięcznością. Pod pachą dostrzegam obfitość i piękno w moim życiu. Głowa, otwieram serce na piękno i dobro tego świata. Zamknij oczy, weź głęboki oddech, opukuj brew, to ostatnia rundka i powtarzaj. Czuję wdzięczność. Bok oka, cieszę się życiem. Pod okiem raduję się każdą drobną rzeczą. Pod nosem
zasługuje. Broda, otwieram moje serce. Obojczyk, przyjmuję do mojego życia obfitość piękna i dobra. Pod pachą mnożę dobro i piękno. Głowa i tym samym czynię ten świat bogatszym w dobro. I głęboki oddech. Zobacz, co się wydarza, co jest teraz w Twoim ciele, w Twoich emocjach, jakie pojawiają się myśli albo jakie pojawiły się w trakcie tego ćwiczenia. I podziel się z nami w komentarzu. Do zobaczenia w następnym ćwiczeniu.